grilled rabbit heart. Osiem. Ale nagrywa 40. 30. 5. 10. Nie, komputer zaczyna dymić. Nie, nie dymi, bo to laptop. Witajcie moi drodzy, tutaj Kustor, a tu nowy odcinek z nowej gierki, która nazywa się PlayerUnknown's Battlegrounds. Możliwe, że ją znacie. No znowu. Jeżeli nie znacie, to musicie ją poznać. Moi drodzy, Kałacha ktoś chce? Jest 12k. Oj, celowniki, dwójka luneta. Elegancko. Też może być. Nagrywam ten odcinek taki testowy, nie wiem ile on potrwa, czy nagram całą rozgrywkę, czy nagram tylko kawałeczek, ponieważ FPS-y są dość tutaj istotne w tej grze. Gdy nie nagrywam, mam ich około 60 stałe, 65. Natomiast jeżeli teraz nagrywam, no to widzicie, pewnie uświadczycie troszeczkę spadku, jest 48 w tym momencie. W dalszym ciągu nie ma cudów. No, nie ma cudów, nie ma. Ale już jest coś spoko, bo kałak był, jakby ktoś chciał w ogóle. Ale w sumie nie mam żadnej apteczki. Nie, wziąłem, że mam M4 i mam UMP. Bandaży, stary. Ja 5 bandaży. To jest teraz nowa rozgrywka, czyli wspinaczki. Dobra, więcej naboi do UMP. No, ułatwia wielką grę, ułatwia w większości grę tak naprawdę, dlatego że możesz teraz przeciwnika zajść od zupełnie innej strony niż od drzwi. Kiedyś dało się to robić, natomiast były utrudnienia, także trzeba było sobie albo umieć odpowiednio wcisnąć przycisk, dwa dokładnie, i wyskoczyć się dało. Dajcie wtedy mi czwóreczkę. Albo dajcie po prostu binda, ale za bindy banowali. Zabindowanie i to z góry na dół, można było wyrwać perma, a w granie była droga. Nie była tania, przepraszam. Tu masz swój kanał na YouTubie? Jest, tak, no. Ale to taki sam jak teraz się nazywam. Może sobie potem. Ile masz followersów? 1400 chyba. O, nieźle. No, tylko dużo martwych kont właśnie zostało, nie? I to mnie boli, kurde, że tego YouTube nie usuwał, tylko po prostu zostało to dalej. Więc średnio jest połowa z tego, może troszeczkę mniejsza. Nie wiem, wrzuciłem dzisiaj dwa odcinki, nie wiem jak to się przyjęło, kurczę. Możecie zobaczyć sobie, ocenić. Mam celownik dla celowego, jakbyś potrzebował. O, przyjmę z chęcią. Ej, dobra, może lećmy, nie? Bo jest strefa, już nas goni. Poczekaj, no chwilę, jeszcze zobaczyłem, nie? Tak. Strefa to jest bliziutko. Nie zawsze to działa, trzeba podejść. To się dobrze, celownik bardziej. No ja mam dwójkę. Jak coś, to możemy się wymienić, jak masz jakiegoś fajnego deala. Na przykład dwa kolimatorowe, to bym przyjął. Nie. Jak jest strefa, poczuł ktoś? Mam dwa kolimatorowe tylko dla ciebie. Tylko dla mnie? Kurde, czuję się jakoś specjalnie wyznaczony. Gwiazda YouTube'a, no. Jaka to gwiazda? Gwiazda może być poszukiwać, kurczę. A też często gramy z nim właśnie. W CS-ka, nie w CS-ka, w PUBG'a. Ostatnio nawet w GTA 5. Także jeżeli też ktoś chciałby pograć ze mną lub z poszukiwaczem, chociaż wątpię, żeby się udało akurat trafić, ponieważ my mamy samą piątkę z poszukiwaczem i często też gramy. Na konkretnych godzinach się umawiamy i sobie wchodzimy i ciupiemy. No to możecie oczywiście też zostawić subek jakiś za to. Jest! Wiesz co, ten kolimatorowy jednak mi nie jest potrzebny. To znalazłem. Mam dwie dwójki, wiesz? Masz jakieś... Oddaj mi jedną dwójkę. No to oddam ci już, tylko czekaj, bo lecę akurat, bo jest strefa nas goni, nie wiem czy ty zauważyłeś. Poczułem. Też poczułem. I problem jest taki, że mam tak naprawdę tylko bandaże, nie mam żadnych energetów, wiesz? Energii. No. Dobra. Nie jest źle, moi drodzy. 55 FPS-ów na drodze. Ja mam 5 ogólnie, tego i tego. O, ale 5 czego? 3 painkillery chyba i... Nie, odrobnie, 3 energetów. Daj od razu, daj od razu. To mnie ma auta, od razu mówiłem. Rzucaj, szybko się zużyje. Dzięki. Używam środka i środek wystarczy na dłużej chyba, bo to jest od połowy albo od jednej... 60% daje jakby tych punkcików. Dobra, może mi dać ten celownik od razu. Trzymaj. Dobra, lecimy? Lecimy. Tu jeszcze czasem mało to jest, ale nie dzisiaj. No. Kurczę, dużo osób mówi, że nie lubi tej starej mapy, bo tam jest dużo kamp i dużo ludzi kampi. I to jest prawda, bo na tej nowej mapie bardziej ludzie chodzą, biegają, kurczę, poznają jeszcze mapy niektórzy i to jest takie... Ale mnie miasta bardziej denerwują, bo jest strasznie dużo szczegółów. No. Ja tutaj grałem wczoraj trochę więcej, to mnie strasznie oczy już bolały. Na przykład nie miałem siły w ogóle przez celownik optyczny patrzeć, bo już miałem dość tego. Chociaż paradoksalnie powinna być właśnie tamta bardziej do kampienia, bo tam jest więcej takich pól, więcej takich pustyń, takich desertów, takich właśnie pagórków, gdzie ludzie mogą rzekomo być, ale kampić gdzieś i ich nie widzisz, nie? W sensie może być nawet koło ciebie, za tą górką tak jak teraz, ale tu tym nie wiesz, nie? No, rozumiem, faktycznie. I powiem ci też, że
Tu mi się bardziej same miasta podobają, takie są, no... Tutaj tak, no ja to mam właśnie, tu jest spoko to, że jest bardziej takie uzielenienie większe, nie? A tam jest w większości pustynie, nie ma trawy, nie ma jak się schować, krzaki są, ale w niektórych miejscach tylko i te drzewa, nie wiem czy w ogóle jakieś tam są, palmy chyba raczej tam są. I denerwuje mnie strasznie Winchester. Nie, nie jest zły właśnie, Winchester jest dobrą bronią, można powiedzieć, że jedną z takich lepszych, tylko dla takich wymagających graczy, prosił, że tak, o. Ma co robić jakiś dobry, więc chowaj się. Żadę? Ma na ciebie apteka, za górkę, za górę tutaj. Wyjechać po was muszę, co? Chcesz uleczenie, czy masz? Nie, mam. Dobra. A dobra, wezmę apteczkę, nie będę lepiej. Wyjechać po was? No możesz przyjechać. Możesz przyjechać. Nie widziałem gościa, gdzie... A jest, widzę, idzie do nas. Idzie na S100. Położył się chyba. Albo jest za górką, nie pochodzi. Położył mnie, ale dostał 3 razy. Na blisko? No tak przy następnych wzgórzach. Okej, okay. A wyszedł jak do ciebie szaro, czy? Nie, cofnął się, on też powinien się leczyć, bo on ma mało HP. Ej, obtacza, ej, jest, tutaj! Dobij, mało ma. No nie ma tak mało chyba, ale brawo. Ale to był jeden gościu? Bo go położyłem? Ja widziałem jednego. Nie, on jest położony. Czekaj. Spoko, ja wytrzymam jeszcze trochę. A, jeszcze bomba tu. Jeszcze leczę. Kurwa mać! Zabija nas. Ratuj nas. Spagórka mnie zabił. No tak wygląda no, ja taka rozgrywka. Nie jest łatwa. Zdechłeś? Chyba was zerowane. Poszło. Zobaczmy sobie deadcama. Zobaczmy na deadcamie ile zostawiłem HP. Dochod niezły masz odcineczek. No, krótki. No ale dobra w sumie, bo ja nie... A nagrać mojego? Jesteś, stary, jesteś. Ładuje się teraz Battlegrounds, strasznie długo się to ładuje na deadcamach zawsze. Bo to się wszystko od nowa renderuje, kurde, powtórkę cała wczytuje, nie? Także tak to wygląda. Gierka, nie wiem, no by się no wydaje, koleś na hita został, ten, co? Ten? A pokazywało HP? A pokazywało. Dobra, ja widzę tego, jak mnie zabił z dołu. Mamex. Max. Ale tam, gdzie ja strzelałem, było dwóch typów, wiesz? Jeden miał całe HP. Ja strzelałem, bo było słychać tumik, jak strzelałem, położyłem. I chyba będzie zaraz widać, tak, czekaj. I wychodzi w tym momencie właśnie na wzgórze. A miał celami chyba czwórkę, wiesz? Czy dwójkę? Dwójkę też. O, ładował. Ja się leczyłem w tym miejscu. Dobrze. Tak to wyglądało właśnie, moi drodzy. No to nic, to byłoby na tyle. To był taki króciutki odcinaczek, żeby tylko sprawdzić, czy to wszystko uciągnie, no i przy okazji sobie to wrzucę. Nie wiem nawet ile trwał, ale jeżeli się wam spodobało i byście chcieli więcej, widzę, że to nawet fajnie śmiga, to zapraszam do komentowania, do subskrybowania kanału, do oceny tego filmu i do podzielenia się swoimi opiniami, co sądzicie o tym odcinku. Ja w takim razie się żegnam, dzięki za uwagę, trzymajcie się, no i hej!